Juniorskie derby Częstochowy za nami. Wygrywamy po bardzo zaciętym, emocjonującym spotkaniu 3-1 z Hemarpol Norwidem Częstochowa. Rafał, jakbyś tak na gorąco podsumował to spotkanie, bo tak z trybun patrząc to było takie dziwne spotkanie. My w zasadzie w pierwszym i w drugim secie musieliśmy gonić. Trzeci kompletnie nie poszedł po naszej myśli, natomiast czwarty to już pełna dominacja. No dokładnie, no w czwarty to był pokaz naszej siły. I Norwid został po prostu zniszczony w tym secie, ale co prawda mecz był naprawdę dziwny, były wahania obu stron, w obu pierwszych setach, tak, w pierwszym i drugim secie mocno nam odlecieli na początku, ale wykazaliśmy cierpliwość i potrafiliśmy ich dogonić po prostu. W tym drugim secie w pewnym momencie przegrywaliśmy już 7 punktami i tam raczej się zanosiło na pewne zwycięstwo Norwida. U nas była taka mała nerwowość, wy sobie tutaj coś w kółku po udanej akcji powiedzieliście, że walczymy do samego końca. Padły jakieś mocne męskie słowa? Tak, na pewno. No, to jest derby Częstochowy, tutaj panują duże emocje i to jest naprawdę dla nas ważny mecz. Mimo że to jest po prostu tylko runda zasadnicza juniora, ale do takich meczy naprawdę przykładamy wagę i nie było w stanie, nie mogliśmy tego przegrać po prostu. Dla Ciebie to były pierwsze derby Częstochowy. Jakiś dodatkowy dreszczyk przed tym meczem Tobie towarzyszył, czy raczej taka pozytywna adrenalina, że chciałeś już wyjść na boisko i wygrać? Na adrenalinę chciałem wyjść na boisko i jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony ilością kibiców. Naprawdę to dodaje skrzydeł, dodaje adrenaliny i dodaje całemu temu meczowi fajnej otoczki. I ostatnie pytanie, trzeci mecz w rozgrywkach juniorskich, trzecie zwycięstwo za 3 punkty. Myślisz, że ta forma cały czas idzie w górę? No bo wyniki są dobre, ale też wydaje się, że ta gra jest coraz lepsza, a wy na boisku czujecie się coraz pewniej. Tak, jak najbardziej. Myślę, że jesteśmy w stanie nie przegrać ani jednego meczu do końca rozgrywek, a czym dłużej ze sobą gramy, tym jest coraz lepiej. Po prostu tak działa zgrywanie się i tak działa siatkówka.